Dlaczego warto wybrać się do Tajlandii w podróż do krainy uśmiechu z Itaką? Zobaczcie sami. Przedstawiamy Wam naszą relację z tej wyprawy w pigułce. Nas zauroczył ten kraj. Ludzie, architektura, bogactwo przyrody, wspaniałe słonie, niesforne małpy, góry i pola ryżowe, night markety, gwarne i ciche prowincjonalne miasta i śpiew ptaków, i klimat, i ludzie, i wspaniałe potrawy, i owoce tak słodkie i dojrzałe, jakich w Polsce nie skosztujemy. A wszystko to ze wspaniałymi przewodnikami Pauliną i Hubertem. To prawdziwi pasjonaci podróży i skarbnice wiedzy o tym rejonie, ale przede wszystkim cudowni ludzie. Taktowni, wyrozumiali, opiekuńczy, ale momentami surowi i potrafiący utrzymać dyscyplinę. Hotele na trasie ok i wielkim atutem były w każdym z nich baseny, w których chociaż krótko można było popływać po męczącym dniu zwiedzania. Na objazdówce z Itaką podróż do krainy uśmiechu na pewno nie będziesz się nudzić. Ta wyprawa dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń. Co zobaczysz na tej objazdówce? Ruchliwy, pełen kontrastów, gwarny Bangkok. Pełen cudów architektury nowoczesnej i historycznej. Świątynie o niepowtarzalnym stylu architektonicznym, pełne zdobień, koronkowych wykończeń, blasku złota. Życie Tajów w różnych regionach przepięknej Tajlandii. Niesamowite krajobrazy, pola ryżowe, bananowce, palmy, bajecznie kolorowe krzewy, kwitnące drzewa. W Bangkoku wpadniesz w zachwyt, zwiedzając historyczną siedzibę królów, Pałac Królewski, i serce Tajlandii, świątynię szmaragdowego Buddy. Nawiedzisz świątynię złotego Buddy górującą nad miastem i posłuchasz dźwięku dzwoneczków przy świątyni. W Chiang Mai nakarmisz słonie bambusami, trzciną cukrową i kulkami proteinowymi. Będziesz też mieć okazję na kąpiel ze słoniami i ich pielęgnację. Zobaczysz historyczną stolicę Tajlandii, Ayutthaya, gdzie będziesz podziwiać 14-18 wieczne pozostałości po 2000 pozłocanych świątyń i ruiny pałacu. Zobaczysz małpy, które opanowały świątynię Trzech Strzał w Lopburi i uśmiejesz się z ich harców. W Bangkoku zobaczysz posąg leżącego Buddy mierzący 46 metrów długości. W świątyni leżącego Buddy. Popłyniesz drewnianą łodzią
po rzece Sakę Krang i będziesz podziwiać domy budowane na tratwach, przycumowane do brzegu i życie ich mieszkańców. W Ayutthaya, przy świątyni Wat Mahatat, zobaczysz głowę Buddy oplecioną korzeniami figowca. Skosztujesz pysznych dań tajskich i lokalnych trunków oraz miejscowego piwa na trasie przejazdu. Zobaczysz pierwszą stolicę Królestwa Syjamu w parku archeologicznym Sukhothai z XIII wieku. Będą tam też ruiny Pałacu Królewskiego, liczne świątynie i posągi. Przemieścisz się po tych miejscach pojazdami turystycznymi. Zobaczysz park historyczny Sisathanalai nad brzegiem rzeki Yom, gdzie zachowały się liczne świątynie i mury obronne, a także świątynia słoni Wat Changlom. Przeżyjesz niezapomnianą podróż rzeką Metang, po której odbędziesz spływ tratwami bambusowymi i będziesz z tratwy obserwować turystów przemieszczających się po okolicy w koszach na grzbietach słoni. Zobaczysz najpiękniejszą świątynię w północnej Tajlandii, położoną na wzgórzu 1200 metrów nad poziomem morza. Wat Pra Datdoi Sutep. Odwiedzisz grupy etniczne przybyłe do północnej Tajlandii z Chin, Birmy, Laosu i Tybetu. Popłyniesz łodziami motorowymi po rzece Kok. Poznasz plemię Lahu w wiosce Tataj i zobaczysz, jak tańczą i grają. Pikapy zawiozą cię do wioski Jao, do plemienia Akha. Zobaczysz prawdziwe wiejskie życie odchodzącej cywilizacji. Dotrzesz do plemienia długich szyi i zobaczysz, jakie kanony piękna obowiązują w tej grupie etnicznej. Obręcze miedziane, które kobiety noszą na szyi, ważą kilka kilogramów. Fakultatywnie możesz zwiedzić białą świątynię. Jest to współczesna buddyjska świątynia i jednocześnie wystawa sztuki współczesnej, ufundowana z własnych środków przez artystę Halaimahai Kosidpipat. W drodze, w przerwie na lunch, zobaczysz miejsce pełne orchidei, ryb i motyli. To prawdziwy balsam dla duszy i ciała. I jeszcze jedna świątynia, tym razem niebieska. Projektant Buddha Kapka F., który był uczniem projektanta Białej Świątyni. Wewnątrz świątyni Biały Budda,
przy wejściu węże naga. Mnóstwo rzeźb z mitologii buddyjskiej. Przepych, bogactwo, mnóstwo zdobień. Zasłużony odpoczynek w hotelu La Luna w Chiang Rai. Kąpiel w ożywczej wodzie w basenie. Cudowna przyroda i śpiew ptaków. Wyprawa do Złotego Trójkąta, gdzie zbiegają się granice Tajlandii, Laosu i Birmy. Wizyta w Muzeum Opium. Fotki na nabrzeżu rzeki Mekong ze wspaniałymi słoniami i posągiem Buddy w tle. Przeprawa łodzią motorową po rzece Mekong do Laosu. Degustacja trunków w Laosie. Lokalne piwa, nalewki na kobrze, skorpionie, żęszeniu, trawie cytrynowej i innych specjałach. Degustacja mleczka kokosowego. Przelot z północy Tajlandii tajskimi liniami do Bangkoku na ostatnią noc przed wylotem do Polski. Ostatni dzień w Bangkoku. Park Lumpini i Warany. To już samodzielna wyprawa przed wylotem do Polski. Wylot z lotniska w Bangkoku do Warszawy Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych LOT. Serdeczne podziękowania dla załogi samolotu za super obsługę w obie strony. Podróż do Krainy Uśmiechu z Itaką była wyjątkowa, bo ciekawy program, przepiękna Tajlandia, super lot, ale przede wszystkim wspaniali przewodnicy Hubert i Paulinka. To oni tworzyli niepowtarzalny klimat, przekazywali wiedzę nie tylko z podręcznika, dbali o nas i troszczyli się o każdego uczestnika. Spełniali w miarę możliwości nasze marzenia. Zorganizowali na naszą prośbę zwiedzanie Białej Świątyni i plemienia Długich Szyi. Podpowiadali, co dobrego zjeść, uczyli historii Tajlandii, ciekawie opowiadali o zwyczajach, ludziach, kulturze, buddyzmie, architekturze. Tym skarbnicą wiedzy i wspaniałym ludziom z serca dziękujemy. Pozdrowienia dla wszystkich uczestników wyprawy, a zwłaszcza dla strefy palacza, za osobliwe poczucie humoru i życzliwość. Szczegółowiej omówimy obiekty na trasie objazdówki w kolejnych odcinkach. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy na nasz kanał Mikronek na YouTubie. Do zobaczenia w następnych odcinkach.